z tej strony Alien, jesteśmy dzisiaj w naszych Simsach czwóreczkach. No i tutaj nasz już Sims Daniel wstał. No i chce mu się siusiu, tak, standardowo. Więc pójdziemy nim do łazienki oczywiście się ogarnąć. Pomyślałam sobie, Boże, jak ja kocham te światło cienie, uwielbiam, uwielbiam, o, absolutnie uwielbiam. Więcej, 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 jeszcze więcej Simsów. Pomyślałam sobie, słuchajcie, że jednak myślę, że weźmiemy sobie ten ślubik po prostu dzisiaj. Umyj ręce, umyj zęby. Czy ty masz, no, masz higienę? Spoko, więc on sobie weźmie coś zje. Boże, jakie te światło cienie są super. Zjedz coś szybko, zjedz jedzenie. Mamy coś, otwórz, mamy otwórz, mamy otwórz. Jest, mamy otwórz i mamy jajecznica. To możemy sobie wziąć porcję jajecznicy. No i słuchajcie, myślę, że oni sobie wezmą ten ślub dzisiaj. Dzisiaj jest dzień nowej umiejętności, więc spoko. Nową umiejętność to pewnie trzeba będzie coś tu ogarniać. Rozwijanie umiejętności, no domyślałam się, że to. Ja myślę, że tą imprezę zaplanujemy na dzisiaj. Mają trochę kasy, w sumie nie ogarniałam tych żabek, nie ogarniałam tego wszystkiego. Mówiliście mi, aby rozmnażać żaby, więc będę rozmnażać żaby. Ja nawet tu łapka cieniuje, super. Ona też jest nie swoja, ponieważ jej się chce siusiu też, więc zaraz do jego siusiu pójdzie. A gdzie on jest, co on robi? Dlaczego on do siusiu nie poszedł? Skorzystaj. A to ją! A dlaczego? Co ja robię nim? Aha, okej, to on już się ogarnął, dobra. To nią robiłam, więc spoko. Ona sobie tutaj ogarnie i potem sobie weźmie też oczywiście jajecznicę. Dobra, no to słuchajcie. No i generalnie rzecz biorąc, tak myślę, że ten ślub zrobimy dzisiaj, bo ja bym chciała w końcu zajść w ciążę i tutaj to ogarnąć, więc ogarnąć to, żeby dzieciątko było i żeby było fajnie. Więc czekam, czekam bardzo z niecierpliwością. Trzeba będzie potem podmywać. Na to aż tą ciążę mieć będą, bo dzieci są takie fajne tu w Simsach czwóreczkach, więc ciężko, ciężko ich nie mieć wręcz po prostu, więc kurka Dziękuję. wodna, no byłoby super. No jest, światło cienie są super. Więc byłoby super, gdyby jednak mieli te dziecko. No i byli już jako para matko. Nie, no piesek, co ty? Nie, nie, nie. Głaszę zwierzaka o imieniu. No jak chcesz, to głaskaj, ale w sumie to nie wiem, czy jest sens teraz głaskać, bo ja bym chciała, żebyś zjadł śniadanko. No dobra. O, tak. Miziaskuj, miziaskuj. Dobra, no i wiecie, no ja bym chciała w końcu tą rodzinę rozwinąć. Mają trochę hajsu. Więc fajnie byłoby, no ja wiem, po co ten pies tak tutaj przyszedł się z nim pogłaskać, no po to, żeby po prostu dostać jakiś kawałek, bo tak teraz siedzi przed nim, wiecie. No, cwane, cwane, sprytne, sprytne. Te uszy są po prostu, te uszy są często wysoko, ale to nic. Znaczy, w sumie teraz, jak on tak ma, teraz ma poprawne uszy, no bo teraz, bo tak jak wcześniej miał, to tam coś patrzył sobie, był zainteresowany. Teraz ma dobre uszy. O Jezu, ten wzrok bokserowy, tam był taki wzrok bokserowy. No, więc ja myślę, że sobie spokojnie tutaj tak pogadać z Simką, bardzo ładnie. Ten ślub ogarniemy, bo chciałabym to w końcu zrobić, po prostu. Mamy oboje, czy ty z bekonem, super. Coś tu śmierdzi, to śmierdzi talerz z zeszłego tego, także trzeba posprzątać. Tylko czy oni mają umywalkę? Chyba nie mają umywalki, więc trzeba umywalkę też ogarnąć. Więc może przy okazji pójdziemy sobie na zakupy. I czemu tutaj te meble są takie nieładne? Nie rozumiem tego, bo są ładne meble, są nieładne meble. I to są właśnie te nieładne. Nie wiem czemu tak jest, ale mnie to wkurza. Dobra, domek, nie domek. Nie domek, tylko o właśnie to. I może zobaczmy sobie te meble. Czemu te jedne są ładne, a te są nieładne? Nie rozumiem, o co tu chodzi. Te są takie właśnie. Nie, no też są ładne. Czemu te są takie nieładne? Co tu się stało? Nie. No te są ładne. Nie rozumiem tego zupełnie, co tu się stało, ale dobra, wiecie co? Weźmiemy tutaj na wrzeźbę, stracą trochę kasy. Ale ja to może będę chciała mieć na zaś, więc one muszą tu być. Dobra. Na razie niech tak będzie. A ten sobie sprzedamy. 80. No mówi się trudno i żyje się dalej. Ja chcę te ładniejsze meble, a nie te brzydsze, więc no cóż. Więc ja tutaj im troszeczkę zrobię przemeblowania. No i to są ładne meble. Nie wiem o co chodzi. Nie mam pojęcia, a wiem, że to nie jest fajne. Dobra, tu jest jeszcze jeden mebelek. Drugi mebelek, tak, bo tutaj potrzebujemy.
To jest po ile to jest? Po 150, no to trochę stracą kasy, no trudno. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać, znaczy postawić, to postawić. To sprzedajemy, bo to mi się nie podoba. Zamiast tego postawimy tutaj sobie to. Oj, a to dlaczego to jest takie ten ciemne? Co tu się stało, że to jest takie ciemne? Halo? Tego nie mogę sprzedać. Poczekajcie, to mogę sobie sprzedać. Zaraz, zaraz, bo to nie jest to, co ja chciałam. To jest to. Tutaj. I to tutaj. Halo, halo. Halo, meble, czemu się nie połączyły? O, połączyły się. No i wyglądają dużo, dużo lepiej. Więc uważam, że spoko. No i teraz tutaj trzeba dać umywalkę. Umywalkę trzeba dać. To sobie damy tutaj na róg, bo to nie potrzebujemy jakoś tutaj bardzo. Więc tu będzie umywalka, tu będzie talerzyk, czyli tutaj jak było. Teraz jakąś umywalkę. Trochę straciliśmy kasy, ale nie jakoś dużo. No ale halo, umywalkę. Jakiś taki sensowny zlew. Sensowny zlew bym chciała. Matko, zlew, serio? Czwarty poziom kariery kulinarnej. Okej, okay. No nie jest to jakiś piękny zlew, także spoko. No dobra, nie wiem, czy chciałabym go tu odblokowywać. Dobra, no to weźmy sobie jakiś taki zlewik. Myślę, że ten jest niezły. Może ten? Nie ma takiego fajnego zlewu, żeby był taki, wiecie. Taki, wiecie, żeby był taki z przegródką i w ogóle, i w szczególe. No dobra. Będzie ten zlewik. No nie jest, nie wygląda to jakoś super, no ale będzie. Okej, okay, więc my sobie zaraz zaplanujemy sobie zaraz ślub po prostu. I zobaczymy, co będzie na tym ślubie, bo ja nigdy ślubu nie robiłam w Simsach, więc naprawdę nie mam pojęcia, co tu zrobić dalej. Dobrze, chłopcze, posprzątaj, posprzątaj, bo tutaj śmierdzi jak je i to też sprzątnij. Zaraz sobie zaplanujemy w kalendarzu. Mamy dzień nowej umiejętności, więc może ogarną też umiejętność jakiejś charyzmy czy czegoś na tym ślubie. Wiem, że tam są jakieś zadania, to tylko tyle wiem. Także jestem ciekawa, co tam ciekawego jest do zrobienia. Okej, to nie jest zepsute, to jest normalne. Znaczy, nie było zepsute. Okej, ona pewnie sobie sprzątnie. Dobra, więc tak, więc tutaj mamy tak. On sobie zmieni sobie strój. Boże, jakie to działanie jest piękne. Jak ja lubię Simsy przez to właśnie. Zmieni sobie strój, słuchajcie. Zmieni strój. To będzie strój wizytowy. I on ma tu garniaczek, więc tutaj ten garniaczek sobie założy. Ona po poznawaniu sobie też zmieni strój. I ona ma tutaj piękną, naszykowaną suknię. Nie ma sukni naszykowanej! Nie, no powinna mieć su... O, no ma suknię naszykowaną. No przecież miała, bo ja je szykowałam, bo przecież je zmieniałam ich. No dobra, ja już to po tobie pozmywam wyjątkowo. Wyjątkowo po tobie pozmywam, dobra. No i cóż, no i myślę, że będziemy planować powolutku ten nasz ślub. No bo już długo nimi gram, długo są parą. O, żeś szybko zmienił. Czemu ty masz... To nie są Adasie, no to dobrze. Długo nimi gram. Czemu wszyscy przyszli nagle? Więc wypadałoby, żeby oni mieli już ten ślubik. No bo tak jakoś, tak wiecie, nie? Tak byłoby przyjemniej. Okej, okay, on sobie ją pocałuje pięknie, ładnie, o tak po prostu. Planuj wesele. Do oficjalnych uroczystości ślubnych z listą gości No dobra, to możemy to zrobić zaraz. Weź cichy ślub. Nie. Barabara też nie. Okaszczyłość plusków, nie. Romantyczne, romantyczne, romantyczne i pocałuj, a potem zrobimy sobie planuj wesele. Zobaczymy, czy to da radę. Czy ja, jak to wygląda w ogóle, bo ja nie wiem. O, jak się wcałowali. Aż mu kolana wsysło. Okej, okay, mamy planuj wesele. Dobra, wybierz zajęcie. No dobra, wesele, koszt 1000, okej. Okay. Wydarzenie, dobra, czyli mamy to. Nawet najlepsze wesele nie zagwarantuje szczęścia w małżeństwie, ale z pewnością może zapewnić dobry start. Nawet gościówka ma tą samą sukienkę, no dobra. No nie zagwarantuje szczęścia, no bo wiadomo, że tutaj będzie ciężko. Dobra, nowożeńcy, no tak, nowożeńcy. Goście, wymagano jeden. Dobra, to weźmiemy sobie jego, bo to jego przyjaciel. No jego też możemy wziąć, aczkolwiek ja bym chciała tutaj jeszcze kogoś... Ja bym chciała jeszcze jakichś innych gości, bo on ma też swoich przyjaciółki. Czemu to nie jest tak, że to są przyjaciele rodziny tylko jego? Nie rozumiem tego zupełnie, poczekajcie. Maksymalne 15 gości, ale ja bym chciała też jej gości dołączyć.
Czemu tego tu nie ma? Nie rozumiem tego zupełnie. Przecież no ma znajomych. Przecież no ma znajomych, halo! Zapor Simów. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. Muzyk, no weźmy sobie jakiegoś muzyka. Wynajmij tę rolę. Tak, chcę wynająć jedną tę rolę. Więc muzyk, jakaś cena muzyka. Tam była chyba cena muzyka. Nie było ceny muzyka. Dobra, spoko. Muzyka, chcemy żywieniowiec, miksolog. Nie, myślę, że nie. Mam nadzieję, że tam będzie jakieś w barze, że ktoś będzie chciał, kto będzie podawał jedzonko. No i teraz, dobra, muzeum, park, nie. Park, Tasio, co robisz? Atosio? Atos? Czekajcie, bo mój pies coś kmini. Jest, dobry piesek, jedz! Super pies! Nie, on chyba jednak, a nie, on chyba jednak je. Dobra, bo nie. Dobrze, chcemy jeszcze dalej zobaczyć, jakie są lokalizacje dostępne. O, to jakiś taki domek bardziej niż bar, no ale dobra. Tutaj klub nocny. Wow, klub nocny. Tu jakaś szopa wręcz, po prostu, no dobra. Klub nocny. Elegancki klub. O kurczę, dobra. Klub jakiś tutaj jest napisany. Tutaj jest jakiś wieżowców, nie chcemy. Rezydencja, serio? Rezydencja, kawiarnia, o proszę, kawiarnia, basen, dobra, prastare ruiny, nie, klify też nie, park centralny też nie, jeszcze czekajcie, nie, a jednak nie. Nie. Tego też nieokreślone, nie chcę. Ja chcę jakiś klub nocny. Albo elegancki klub może. Czekajcie, może ten. A to co ty robisz? Gdzieś to robię? Weź się ogarnij. Już, wyjdź. Wyjdź. I to już. Czekajcie. No już. No dalej. Potem masz pokaż, pokaż, to masz pysiu. No pokaż, no taki Tosio, już. Tak? Tosiek, wyjdź. Gdzie jest ucho? Gdzie jest ucho, Atos? Nie wiem, gdzie jest ucho. Dobra. To mi się podoba. Wyjdź. Po prostu, Atos, wyjdź, bo ja nie mam teraz czasu. No już. Dalej. Nie wiem, gdzie jest jakiś taki fajny klub, bo nie znam tych lokalizacji niestety. Więc będzie ciężko, ale dam radę. Więc klub nocny. To mi się podobał jeden klub nocny. Gdzie on był? Klub nocny, ale klub nocny może być. A to nie. Elegancki klub. Ciekawe, co tam w środku jest. Kurczę, no nie wiem. Atos! Rezydencja Power. Nie, weźmiemy sobie elegancki klub. Atos nie. No to mam ponagrywane. Mam ponagrywane, widzę. Przestań. Zaczepia tutaj, no. Nie łaskoć. Gdzie jest ucho? Atos, gdzie jest ucho? Weźmiemy ten klub nocny. Znaczy elegancki. Znaczy bekał się jeszcze. Co za świntucha? Hej, świntuchu. Halo, świntuchu. Cześć. Ale... Ała to boli. No to boli. No tak. No ja wiem. O Jezus. No to nie. A to tu się za ślubiny odbywają. Zobacz, popatrz. Zobacz. Tu zobacz. Tu zobacz. A, widzisz, jakie fajne? Dobra, może jednak to weźmiemy. Okej. Są podpowiedzi. Pies mi oszalał. Pies mi oszalał. Cały dzień się nie bawił, jest godzina 15. Już się zaczął bawić. Takie rzeczy nie robimy. Nie! Dosyć. To było osunięcie. A teraz nie ugryzę, to zobaczysz. Dosyć. Dobra, to nas od razu przeniosło. Chciałabym, no, jakaś godzina czy coś, nie wiem. Na nas przeniosło od razu, więc no spoko. No dobra, no to będziemy mieli ślub od razu. Będziemy mieli od razu ślubik. Dobry pies, bardzo ładnie. Super pies. Okej, wczytywanie. Zobaczymy, co nam tutaj pokażą. Ja w Simsy 4 raczej nie grałam, więc wiecie, jak to jest, nie? No okej, mamy tutaj już
jakąś panią. Czy to jest nasza pani? Atos! Puść. Czekajcie, bo przecież nie wytrzymię z tym psem. Chcesz coś powiedzieć do kamery? Tak? Tak? Do kamery? O Simsach? O Simsach? O Simsach? Tak? Dobra. Bo nie mam czasu na zabawy. Do widzenia. Już. Tutaj i leżysz. Balazmyć pójdziesz. Już. Dosyć. Dobry pies. Bardzo ładnie. Leżysz. O tak, ślicznie. Ślicznie, ślicznie, tak. Dobra, czekajcie, bo nam się chyba Simka tutaj ubrała nie w tą suknię, co ja bym chciała. Bo to jest nasza Simka, a ja bym chciała, żeby ona się ubrała w jakąś sensowną suknię. Co ty chcesz? Boże, mój pies się teraz drapie, no świetnie. Zestresował się troszeczkę. Słuchaj muzyki klasycznej. Nie, ja chcę, żebyś ty zmieniła sukienkę. Stroje. Zmień strój, rozbierz się do noga. No świetnie, genialnie po prostu, super pomysł. Proszę bardzo, białą suknię masz mieć. Okej, okay, i to rozumiem. Dobrze, to rozejrzyjmy się po tym barze tutaj. No okej, okay, komputer, elegancki klub. No dobrze, elegancki klub, komputery, super sprawa. No dobra. Nie wiem, o co tu chodzi, to są komputery czy jakaś kasa? Co to jest? Więcej opcji. Graj w grę. No to są komputery, no to spoko. Mamy pianino, o super. Nie pianino, tylko fortepian, no brawo ja. To się litości. Mamy jakieś tutaj piękne, ładnie siedzenia, ale nie widzę tu żadnego takiego barku, czegoś takiego do jedzenia, co by mogłoby nam posłużyć za jedzonko. Może gdzieś tu jest jakiś barek, tutaj znowu jest jakiś ładny stolik, ładne kanapy, no dobra, wszystko fajnie, pięknie, tylko basenik też jest, jakby ktoś chciał się przykąpać, byleby coś nie utonął po tym ślubie. Tu coś mamy ładnego, może byśmy tu sobie wzięli ślubik, co? Ja bym tu wzięła ślub, tylko tutaj bym chciała to... nie mogę, okej. Okay. Chciałabym tutaj... O, tutaj jest... O, tu jest genialnie! No tak, to tu chcemy wziąć ślub, no pięknie. Okej, okay, no to co? No to mamy trochę mało znajomych, ale... Ja sobie nią tutaj ogarnę, tylko czekam, co robi pies. Ona ma tu znajomych jakichś swoich, więc oczywiście... może nie jakoś nie lubią się za dobrze. No ale kurka wodna, czy to miała jakieś przyjaciółki? No dobra. Okej, jakaś tutaj jest wampirka, więc ja wampirek nie lubię. Wampirzy mistrz. No dlaczego wszystkie wampiry ma? Wyższy wampir, serio? Czemu ona ma wszystkich wampirów? Okej, dobra. Spoko. No to ona nie ma znajomych, więc będziemy brać w sumie ślub bardziej prywatny. Ale szybciutko pójdziemy sobie ten ślub wziąć, tylko ja bym chciała wiedzieć, czy tutaj jest jakieś... nie tak? Czy tutaj jest jakieś pięterko? Może jakieś jedzonko? Czy nic nie ma? Czy ja muszę coś kupić? Chyba nic nie ma. Nie, tu nic nie ma, to jest jednopiętrowy ten. No dobra, to w sumie też dobrze. Tylko tyle, że przydałoby się tutaj zamiast jakichś tych komputerów to jakaś kasa, żeby coś można było kupić. Mamy sobie ten, jest sobie muzyk, więc spoko. Muzyk może być. Czekam, aż tylko przybędzie ten muzyk. Kurde, brakuje mi tu jedzenia jakiegoś. Czemu tu nie ma jakiegoś jedzenia? No dobra, to sobie zrobimy jedzenie, słuchajcie. Tu zrobimy sobie jedzenie przy basenie. A co? Dobra, chyba mogę tej parceli budować. A więc, padałoby jakiś stolik znaleźć, ogarnąć. Jakiś stolik, jakieś coś. Mamy coś takiego? Nie wiem, czy mamy coś takiego. Mamy jakieś grille, ale grill to nie bardzo. Ja tu się nie znam, ja tu nic nie wiem, ja tu nie mam pojęcia, co to może zrobimy tak. To jakieś kosze i skrzynki, to nie. Zrobimy tak, ja po prostu sobie tu ogarnę to, co mam ogarnąć i do Was za chwilkę wrócę. Już po prostu z gotowym miejscem do jedzenia i do okay. Imprezowania. Jestem. To, co wykonałam, to postawiłam te piłkarzyki, bo bilardu niestety nie znalazłam, bilarda. Tutaj mamy taneczny parkiet, to jest taki mniejszy taneczny parkiet. Tutaj postawiłam im barek do napojów jeszcze. Tu mamy gościa oczywiście, który serwuje jedzonko, więc super, tu przy tych stolikach, jak go wcześniej nie założyłam. I tu mamy taki, o, tu mamy dach. I tu mamy większy taneczny parkiet i to myślę, że będzie wszystko. Niech oni tutaj się troszeczkę zadomowią, jakieś jedzonko zamówią, cokolwiek. Wtedy będziemy się bardziej ogarniać. Oni są w sumie bardzo, bardzo tutaj dobrze ogarnięci, więc spoko.
słuchaj muzyki, może niech potańczą razem, cokolwiek porobią, tak czy inaczej mało osób będzie, no bo jednak nie mamy dużo znajomych, niestety, trochę zaniedbałam to, więc tutaj, o Jezu, jaka głośna jest ta muzyka. Czekajcie, bo to jest za głośne, ja nie chcę takiej głośnej muzyki, chwila, chwila, moment. Opcje gry, muzyka jest za głośna, muzyka, 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 muzyka. Czy ja mogę jakoś tą muzykę ściszyć, czy dźwięki, czy cokolwiek, dźwięk po prostu, no zaraz, halo. 100% muzyka obiektów, nie, efekty dźwiękowe, głośność ogólna 100%, spoko, muzyka 21%, nie. Teraz muzykę dam do 7, bo to nie ma sensu. Masz oczekujące zmiany, czy chcesz ją wprowadzić? Chcemy wprowadzić, tak? Chcemy wprowadzić, dobra. I teraz mamy muzykę ciszej, bo my jej nie potrzebujemy aż takiej głośnej absolutnie. No i dobra, więc sobie słuchamy muzyki klasycznej, więc jest super. Czy jest jakiś ten gościu... muzyk? Jest muzyk, tylko że on jest tutaj. No ja bym chciała, żeby on był tam dalej. No dobra, co możemy z tym zrobić? Tańcz, popisuj tańcem pojedynek taneczny. Nie no, tańcz po prostu, zrobimy sobie tańcz, proszę mnie denysić sobie, tańcować, chciałam powiedzieć tańcować i denysić jednocześnie. Więc się zawiesiłam, zawiesiłam się mocno. Biegnij, tak, biegnij w tej sukni nad tym basenem, jest super. Duży jest ten tutaj klub elegancki, bardzo mi się podoba, że jest taki duży. Z drugiej strony jednak jest może trochę przeduży nawet, bo mało osób, a dużo ten. Okej, okay, dobra. Ale woda jest piękna, woda ładnie odbija wszystko. Powiedzmy. Dobra. Oczywiście Simowie poszli sobie zjeść, no bo jakby to nie było, żeby nie zjedli, muszą sobie zjeść. Co pijesz? Co pijesz? Pokaż, co pijesz. Pokażę mi, co pijesz. Nie pokażę mi, co pijesz. No trudno. To ona sobie zamówi drinka, oczywiście. Dzień nowej umiejętności. Ja niestety dnia nowej umiejętności. Przyrządź drinka, zamów drinka i niech to będzie drink dla... Nie. Niech to będzie ulubiony drink. On też sobie drinka zamówi. Bo w sumie czemu nie? A rozmawia sobie z jakimś teamem, okej. Okay. Czy ty jesteś wampirem? Nie, on nie jest wampirem. Dobra, on też sobie zamówi drinkusia. I co? I co jeszcze chciałam powiedzieć? Zamów ulubionego drinka. Miksologa nie potrzebujemy. Zamów jedzenie, ćwicz, przygotowywanie, zamów. Zamów drinka, ulubionego drinka. Oh yeah! Napiłabyś jakiegoś dobrego drinka. Wow, proszę pana. Proszę pana. Bardzo skromny będzie ten ślub, nie mamy zbyt dużo hajsu, więc też nie będziemy tutaj szaleć za bardzo, jednak chciałabym bardzo, żeby ten ślub był po prostu już za nami, bo po prostu przydało się. Aha, to dla niej taki drink był, że robił go, jeszcze raz go robił, a dla niej po prostu tak po prostu, dla niego, tak po prostu hopsa, ślubsa już gotowy. No dobra, no jakieś whisky chyba, co? To jak taka whisky przestarzała. No dobra, to weźmiemy sobie za chwilkę ślubik i będzie gites. No cóż, no czas na to już jest najwyższy, żeby ten ślub zawrzeć w końcu. Więc no, i rozwinąć rodzinkę troszeczkę. Muszę znaleźć jakąś przyjaciółkę, muszę więcej w ogóle podróżować troszeczkę, bo jednak no blokuje mnie to, powiem wam szczerze, że jednak nie można mieć podglądu do Sima, który jest w domu. Jakby takiego podglądu, tak? Że w czasie rzeczywistym dzieje się akcja w dwóch miejscach. Okej. Okay. Ojej, jakie tu serce zapłonęło. Czy ty go właśnie podróżasz na własnym ślubie? No nie, no kobieto. Tak nie można. Okej. I on potem, słuchajcie, szybko weźmie ten ślub. Tylko mam nadzieję, że tutaj da się to zrobić, bo ja nie wiem, nie znam się na tym zupełnie. Fantazja o weselu. No dobra, spoko. Planuj wesele. Nie, bo już jesteś na weselu. Twojego nowego wydarzenia towarzyskiego, gdy trwa już tak, dokładnie. Weź ślub z Simką o imieniu... A, możemy pofantazjować pierwsza, potem weźmiemy ślub. A co? Weronika. Dobrze, Weronika to jest ona, żeby nie było. Weronika to jest ona, żeby nie było, że z jakąś inną mi weźmie ślub, bo to by było straszne. Aha, on wziął sobie tego drinka i poszedł tam, dobra, okej.
No dobra, no to się, że to mu się nie tam nie kolibieta cieć w tym kieliszeczku. A co robią nasi goście? Jestem ciekawa, bo tu na parkiecie jest spokój. Tutaj muzyk gra jak grał, tylko szkoda, że tu gra, nie tam gdzieś. Nasza Weronika idzie sobie, gdzie ona sobie idzie? Daj napiwek 10. Okej, widzę, że mocno się zrobiła tutaj flirciarska. No dobrze. Tutaj nikogo nie ma, bo tutaj postawiłam greniałowe ślamy. I w piłkarzach też nikogo nie ma. Także no nie wiem, gdzie ona tutaj poszła. Aha, dana piłka temu gościowi. Okej. Spoko. A teraz chcę posłuchać muzyki. A ten fantazjuje o tym weselu. Czekajcie, bo on to fantazjuje o weselu. Jak to wygląda w ogóle? Jak to wygląda? Aha. Okej, że po prostu jemu się tam myśli ustawiają jakieś fajne. No dobra. Dobra, musisz wziąć ślub z Simką o imieniu taką i taką. Taką i taką. Ciekawa jestem, czy. Zawołanie, nie. Ciekawa jestem, czy goście tu przyjdą, czy nie. Bo jeżeli nie, to trochę kiepsko, jak będą zupełnie sami. No ale nie chciałam robić wesela w domu. Wolałam robić wesele takie, wiecie, no. Zaplanowane, właśnie jakieś takie, wiecie, zabawy wspólne, cokolwiek, drinki, jedzonko i w ogóle, i w ogóle. No, nie, no, serio, co ty właśnie robisz? Czemu z tym, co? Nie, masz wziąć ślub z Simką o imieniu Weronika. Czemu? Czekajcie, czekajcie, bo nie rozumiem tego. W pobliżu nie ma drugiej połówki. Dobra, chodź tutaj, Tasiu. A nie, bądź flirciarska. Ale myszka mi zginęła. Nie, czekaj na drinka. Nie, ty masz tu podejść, to szybciutko. On tu biedny czeka, a ona po prostu go zlała. No ja nie wierzę. Ja nie, no i co? No i sieć, okej. Okay. No dobra, szybciutko, szybciutko. Weź ślub z Simką imieniu Weronika. Dawaj, Weroniko. Come on, no, super. Oh yeah, mamy wesele, weselicho. Czekajcie, bo chciałabym wziąć tutaj to zrobić tak. Jajdź! Przyjemnie, przyjemnie. Wesele to takie fajne wydarzenie. O, czekajcie, że ja tutaj sobie zbliżę ich. Troszeczkę sobie tutaj ich zbliżę. Dobra. I zobaczymy sobie, co będzie dalej. Tam, tam, ta, tam. Tam, tam, ta. I wszyscy. Tarum, tarum, tarum. Co tu piszą? Co tu piszą? Co za piękna ceremonia! Woohoo! Dobra, zaraz to czytniemy. Już myślałam, że odmówi. Byłoby źle, gdyby odmówiła. Aww. So sweet. Aww. Okej, dobra. Co my tu mamy? Aby poślubić. Co? Aby poślubić, aby mogli wprowadzić się razem, użyj. No dobra, to już mamy. To już mamy. Użyj zarządzania z imieniem. Piękna ceremonia. Daniel i Weronika składają sobie przysięgę małżeństwa. Tak, dokładnie tak. Dobra, tutaj to już było wcześniej. Okej, no dobra, to sobie złożyli przysięgę małżeństwa i byli jednak sami. Nikogo tu nie było. A czekajcie, ktoś tutaj idzie. No dobra, ktoś tu jednak był. I sobie poszedł. Okej. No to sobie zrobiliśmy sobie piękne wesele. Teraz będziemy się bawić wszyscy razem. Dobra, czekajcie. Dziel się nastrojem związanym ze świętem Dzień Nowej Umiejętności. Okej, no dobra, nie. Najlepszym przyjaciółmi? Nie boję się tego zrobić, bo ja się boję, że to się cofnie na małżeństwo czy cokolwiek. Pocałować pod imieniem? Nie, ja chcę pocałunek z przechyłem.
Ma więcej opcji. Na randkę to nie bardzo. Zauroczenie, wręcz romantyczny prezent. Trzymaj wodzicielsko. Nie można nic takiego. To trzymaj za ręce, zrobimy. Tuga. Vampo. So sweet. Dobra, zrobimy sobie jeszcze pocałuj, bo tak po prostu będzie fajniej. Pochwal szczerze, super, że chcesz ją pochwalić, ale ja chciałam ją pocałować i najlepiej z przechyłem, ale nie da się niestety. Czy tam z pasją, czy coś takiego, nie? Było pocałunek z pasją chyba. Powiedz, nie jestem tak jak minodzień. No to jest fajnie minodzień, nie, bo jednak nie oszukujmy się, jesteście mężem i żoną. Masaż, nie przyjedzie. O, to jest ciekawe, ciekawe. Coś mu dolega. Coś mu dolega, ależ fajne foto. Pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie. I serce gorące się ten. Okej, okay, no to co? Myślę, że on jest troszeczkę higieny, a nie tak jest. To on sobie pójdzie się ją szybko ogarnąć. Aczkolwiek ja bym tutaj wtedy, teraz, w tym momencie zaprosiła do tańca wszystkich. Tylko nie wiem, czy. Tylko się pogubiłam trochę, się pogubiłam, gdzie tu jestem. Oj, tu jest port, jak przyjemnie. Gdzie oni są? Halo, tutaj są, zobaczcie. Tu jest, a ja sobie wezmę tak. I teraz sobie ogarniemy tutaj pięknie, ładnie. Tylko to bardzo powoli idzie. Tu są przepiękne łódeczki, zobaczcie. No ja nawet nie wiedziałam, jaka to okolica jest, bo ja tutaj w Simsy mało gram, wiecie. Więc ja najbardziej was przepraszam, że jestem takim totalnym laikiem. Ale no, jestem laikiem, nie da się ukryć, że jestem laikiem. Poziom tu powoli idzie. No dobra. Tak czy inaczej, powiem szczerze, że no tutaj ślub, myślę, nam się udał tak naprawdę. No mało mamy znajomych, nie mam jakiejś przyjaciółki, przyjaciela i w ogóle. Myślę, że każdy z nich powinien mieć chociaż jednego przyjaciela. No ale no tak akurat wyszło, że nie mamy, więc no cóż. No cóż. Oj, 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 oj. Dobra, to weźmy o w ten sposób. I hopsa, możemy sobie walnąć tak, o takie foto. Myślę, że o przyjaciół też im się postaramy jeszcze, że to nie będzie tak, że nie. No bo postaramy się o przyjaciół. Dobra, słuchajcie, robimy sobie jeszcze jedną wodkę. Może mały ślub, może skromny, ale przyjemny. Moim zdaniem przyjemny. Dobrze, on jeszcze ją pocałuje. Po prostu idź do domu, nie możesz iść do domu. Ponieważ, dokładnie, trwa wesele. Ja chciałam, żeby on ją pocałował. Cały, nie, romantycznie pocałuj. A tu jeszcze co było? Uwodzicielska poza, ucałuj dłonie. No dobrze, możemy te dłonie ucałować. Kuś. Oj. Mamy ciepłą pogodę w sumie. Znaczy, w sumie jest tak sobie, bo jest powiedzmy zima. Ale jednak mamy dosyć ciekawą pogodę. Jest słonecznie. Jest niby zimno, ale nie jakoś nie. Nie odczuwamy tego oczywiście, jako to mamy odczuwać, nie odczuwamy niczego tutaj, prawda? Żadnego zimna nie ma. Nie ma żadnego zimna, co tu, o czym wy mówicie. Dobra, tutaj wśród łódeczek się pięknie pocałują. I mamy piękne zdjęcie. A co? Czyż to nie jest piękne zdjęcie? No jest. O. Super. Dobra. Teraz musimy się zająć troszeczkę gośćmi, jakimiś tutaj ogarnięciem rzeczorków. Czy tutaj można tańczyć w sumie z kimś? Rozmawiaj tutaj. Pojedynek taneczny. Aha, mogę tylko z nim, no dobra. A mogę sobie zagrać się w piłkarzyki z kimś iść? Graj z, okej. Okay. Tylko z nim? Simowi. Tylko z nim mogę? Serio? A gdzie jest reszta Simów? Halo? Gdzie są moi Simowie? Grajzy. Tylko. Zaraz czekajcie, bo nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie. Dlaczego tego nie rozumiem? No nie mogę grać z nikim więcej. Spoko. No dobra. To. Nice. Aha, bo oni tu są wszyscy tutaj. Dobra. No dobra. To nie wiem, o co tu chodzi. Dlaczego oni tutaj wszyscy są nagle i nie można normalnie zagrać. Ale ma fajną fryzurkę. W sensie ja ją znam. Skąd ty jesteś? Co ty jesteś? Co ty jesteś? Nancy! A Nancy jest spoko. Możemy ją poznać, bo Nancy jest spoko. Tylko coś jej nie bardzo widzę na duchu.
No ale dobra, możemy zrobić filcerskie zapoznanie. Może jednak nie, może jednak przyjazne. Co ty chciałaś? Dobra. Barabara z kimś, no kochana. No ja bym chciała ci to przypiąć, ale nie bardzo mogę. Nie bardzo mogę ci tego przypiąć, bo ja bym chciała bym ci to przypiąć, ale nie bardzo masz tutaj, gdzie się Barabara. No niestety, niestety, niestety. No chodź tutaj do nich. Ty sobie pogadasz z nimi, może coś sobie zamówić, nie wiem. Kogoś poznasz ciekawego? To jest wampir. Nie, to nie jest wampir, okej. No to sobie pogadamy po prostu. Może po prostu usiądzie sobie, może mi pogada. On sobie z higieną ma słabą, no dobra, tutaj na nic więcej nie, to nie poradzimy. Na tą higienę. No bo tutaj nie ma pryszniców. Sul, sul. Co on tu ma? Pożegnaj, czemu pożegnaj? Nie pożegnaj! Masz ją poznać! Rozmawiaj, ciesz się, że masz ślub. Dobra, powiedz, opiewaj partnera. Ło, jak słodko. Śpiewaj o święcie. Nie! Zapytaj, jak minął dzień. Nie wiem, no poznaj. Powiedz, że jesteś... Okej, okay, no tak. Dopiero poznałam, mam gdzieś porady, okej. Okay. Plotkuj. Nie wiem, no cokolwiek, ale na pewno nie takie rzeczy. Zapytaj o zawód. No, na przykład może być. Narzeka na zimno, no może nie do końca. Opiewaj partnera. No spróbujemy w sumie, czemu nie? Narzeka na święto. Nie, 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 nie będzie narzeka na to święto, bo to święto jest dniem naszego ślubu, więc myślę, że za rok będzie to samo. Tak swoją drogą to... czekajcie. Tutaj. Dzień nowej umiejętności. To jest... Czekajcie, to jest właśnie, bo święto, chciałam dodać mi święto. To jest tak, że jest dzień pierwszy z siedmiu zimy. No dobra, czyli pierwszego, okej, okay, no spoko. Czemu ty nie chcesz, halo? Gdzie ty poszłaś? Aha, poszłaś gadać, okej, okay, dobra, spoko. Co ty robisz, koleś? Co ty robisz? Słuchasz, a ja bym chciała, żeby pożytować jakieś ręce, chociażby cokolwiek, zęby. Coś, co poprawi ci humor. Czy tutaj jest jakaś koedukacja w kibelkach, czy wszystko jest jednakowo? Nie, jest koedukacja. Więc męski jest tutaj. Więc może weź się ogarnij. Po prostu skorzystaj, umyj ręce, umyj zęby. Może po prostu odśwież się na przykład, tak? Żeby coś mu się ta higiena trochę poprawiła, no bo jednak szkoda by było, gdyby się nie poprawiła. Gdyby jednak, wiecie, no, gdyby jednak stwierdził, że śmierdzi i ludzie by się z niego śmiali, to nie byłoby dobre. Ta pani jest w ciąży. Co? To jest możliwe? Nie. To nie jest w ciąży, pani. Jesteś dorosła czy staruszka? Seniorka, to nie może, żeby była w ciąży. Jak mi przykro, Nancy, zabrakło dla ciebie krzesełka. Jezu, to jest straszne. Dobra, on tam skorzystał. No, halo, człowieku. Daj napiwek. No dobra, daj napiwek, ale higienę miałeś ogarnąć. Dałeś napiwek? Dobra, dałeś, super. Moje zęby, odśwież się. Dobra. No, chciałam pograć trochę z nimi, wiecie, jakąś właśnie nie obuźlamy czy cokolwiek, a tutaj nic nie mogę zrobić niestety, więc jestem trochę zawiedziona. No bo szkoda, po prostu. O, przyjemnie, przyjemnie. Dobra, on mnie się trochę odświeża. O, już mu higiena podrosła, super. Czemu wszyscy są seniorami? Ja nie wiem, dlaczego są wszyscy seniorami, ale dobra. Okej, okay, dobra. Co my możemy zrobić? Możemy tu z nimi pograć? Halo? Chcę z nimi pograć? Dobra, czekajcie, zrobimy inaczej. To możemy sobie zabrać, bo ja zapomniałam, że tutaj po prostu jest ten. Jest ten koleś i on tutaj nam robi ładne rzeczy. Tu jest fajne miejsce na tą grę, ale tu no, niestety nie grają, więc szkoda. Tu jest wejście do basenu, więc też kiepsko, ale... No tutaj będzie za daleko, tu będzie niedobrze. No szkoda, kurka, szkoda.
Chyba tu postawimy to. Najwyżej pogramy po prostu z osobami, które są najbliżej. Zobaczymy, czy to się da teraz zrobić. No, jestem bardzo ciekawa. Grajzy. No i teraz są, no i pięknie. I chcę z nią grać, chcę grać z nim. Chcę grać z nim. I jeszcze jedna, no niech będzie Agata. Agata Wojewoda. No dobrze, nie będzie Agata Wojewoda. Aha, dobra, to może zagramy sobie z nią. O, po prostu. I okej, okay, będziemy sobie grać z nimi. Mam nadzieję, że jakoś nam fajnie pójdzie. Granie Obuć Lamy. Bardzo fajna gra zresztą. Dobra, a gdzie reszta? Halo? Dobra, idziesz, super. No, znajdź swoje miejsce. Jeszcze gadka niech dołączy. Takie, wiecie, bardziej towarzyskie, bym chciała coś porobić. Towarzyskiego coś bardziej, a nie takie kurka, tylko jedzenie i ślub i nic więcej. O, idzie Agata, super. O, trwa fajnie ubrana, fajnie. Dobra. O! Agata jest dorosła? Dorosła jest, okej. Okay. Ty jesteś młoda dorosła, z tego co pamiętam, tak. Okej. Okay. Nie pamiętam, jak się tak nazywa w życiu realnym, codziennym. Serio, zapomniałam zupełnie. Manga? Nie manga. Jak to się nazywało? Panga? Jak to się nazywało, matko? Muszę sobie wygooglać, bo przecież zapomniałam. Zupełnie nie pamiętam. O, zagadujesz, tak? Żeby ci tutaj ten... rywal zburzył lamy. O, chwieje się, lama chwieje się. Uff. Teraz nasz? Czy kto teraz? No teraz ten po przeciwnej, dobra. Myślałam, że to jakoś idzie zgodnie, wiecie, z ruchem, czy przeciwnie. Dobra. O! O! Dobra, fops i jest powrotem, super. Bardzo fajne to jest, że tak w Simsach są takie gry razem wspólne. To mi się bardzo podoba. Zresztą z tego co pamiętam, granie Obuć Lamy jest też dla dzieciaków. To jest w ogóle mega super. No, długo grają, długo. Mógłby teraz ktoś inny zrzucić lamę, a nie tylko nasza Weronika. Jeps, ciągle jest jeps. No i co oni z tym jeps? O, dobrze, udało jej się, super. Super. No, zobaczmy. A, tutaj się udało. No, się wciągnęłam w tą grę. O, jej! O, ucieszyła się. No i git, i gramy od początku. Dobra. Słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, chciałabym jeszcze pograć w piłkarzyki i zaraz zmykać do domu, no bo w sumie co tu więcej robić. W piłkarzyki można grać też z tym, graj z... Okej, to ja chcę grać z nią, chcę grać z nim, Okej, okay, no i już. Dobra, to sobie pogramy w piłkarzyki. On chce ćwiczyć, nic nie będzie ćwiczył. Pożegnaj, no dobra, to możesz pożegnać. Możesz pożegnać, bo już jest dosyć późno, więc oni pewnie wszyscy też będą zaraz szli. Gratulacje z okazji małżeństwa. Mam nadzieję, że ty i Dawid będziecie razem bardzo szczęśliwi. Czemu ja nie mogłam go zaprosić, powiedzcie mi? Czemu ja nie mogłam go zaprosić? Muszę do niego zadzwonić, to koniecznie. Okej, okay, tutaj nie. To czekajcie. Ja do niego zadzwonię od razu. To jest ten, prawda? Tak, to jest ten. O, mogłam go ten. Klub do ten, rozmawiaj. Proszę bardzo, rozmawiaj. Pogadamy sobie. A on miał grać w ten razem, ale no nie wyszło, więc on sobie zamówi jedzonko. Zamów jedzenie. Bułki, frytki ziemniaczane, 10. No nie no, kary, nie. No ryba z frytkami. O, ciekawe. Dobra, ryba z frytkami. Dobra, bo w sumie przydałoby się, bo tak nie zamówiliśmy z tego jedzenia. Okej.
even mix them. What is that? Come on. Let her blow up. Dobra, nic bez jedzenia. Trochę z boku mu to postawię, ale nieważne. Ona jest też głodna, więc zaraz sobie zamówi jedzonko. Precel. Nie. Ja chcę też frytki. Ryba z frytkami też chcę. Ryba z frytkami jednak to jest dobre, tradycyjne i w ogóle, więc... No i dobra, zaraz będziemy kończyć to całe wesele oraz cały odcinek, słuchajcie, no co, co już więcej możemy tu zrobić, nic więcej nie zrobimy. Poza tym, że jesteśmy małżeństwem i się sypło, i się rypło. Co ty robisz? Pożegnasz? Zamów drinka. Nie, chcę, żebyś to zjadła. Aha, sprzątnij, świetnie. Nie sprzątaj. Zjedz to ładnie, pięknie. On też zjadł. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć to... to weselicho. Temu drinka. Czekaj na drinka. Rozmawiaj z Simką. Wow, oświetlenie się włączyło. Wow! Gdybym miała więcej przyjaciół, to by było w ogóle super, bo jednak nie oszukujmy się, no lokalizacja jest super, tak? Ale mamy mało przyjaciół, więc kiepsko. Więc pusto trochę tutaj było. Pustawa, bo jeszcze byli jacyś ludzie, którzy przyszli, wiadomo. To tyle dobrze, bo tak to było kiepsko, niestety kiepsko. No ale dobra. Boże, może go Dinka rzucił. Co za Dink? Jakiś nie można pokazać? No dobra. Okej, to ja tu nimi zjem i wrócę do domu. Myślę, że mogę wrócić do domu, czy nie mogę wrócić do domu. Zapytaj o jedzenie. Zapytaj o jedzenie? Zabawne miny, ja przeczytam zboczone miny. No dobrze. Nie może... Dobra, ponieważ trwa wydarzenie towarzyskie. Wydarzenie towarzyskie można zamknąć, prawda? Wesele. Ojej, nie mogę w ogóle tego... Co tu jest? Koniec tak wcześnie. Zdaje się, że wszyscy bawią się świetnie chyba. Ojej, naprawdę? Jakoś nie widzę. Jakoś nie widzę. Dobra, mi się pysie. To ja tu z nim jeszcze chwileczkę pobędę. I będziemy kończyć, no bo tutaj i tak nie ma nic wiele do roboty niestety. Ktoś tutaj tańczy. Ktoś tu się jeszcze bawi, ale ogólnie zaraz wszyscy będą szli spać, więc nie ma sensu przedłużać tego odcinka. Myślę, że w następnych odcinkach pojawi się nasz członek rodziny. Kolejny nowy. Dobra, ona przyszła gadać. Także cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i mam nadzieję, że Wam się podobało. Pa, pa! Wylał. O kurczę.